przed nami pan Wiesław Janicki, szef Głubczyckiego Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej. Ja nie jestem innym harcerzem niż byłem wcześniej. Owszem, od ponad roku tworzymy nową strukturę, nową jakość na ziemi głubczyckiej, właśnie w obrębie Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej. To, co było wcześniej, nam nie wystarczało i w takiej strukturze, w jakiej funkcjonował chłopiec ZHP, czy funkcjonuje, nie widzieliśmy miejsca dla siebie, zatem tworzymy coś nowego jeśli jesteśmy na spotkaniu dotyczącym wspaniałej postaci wielkiego patrioty, męczennika, błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki, to tu może warto powiedzieć, że dobrze jest pięknie się różnić, tak? Pięknie się uzupełniać. Myślę, że to jest naszym celem. Cele w harcerstwie mamy wspólne, między innymi wychowanie właśnie patriotyczne, wychowanie duchowe. Także ja jestem szczęśliwy, że w ZHR-ze znalazłem taką przestrzeń, w której dostrzegam to jako autentyczne, prawdziwe realizowanie tych celów, o których mówię. Sądzę, że to powinno przynieść wiele dobra tu na naszej ziemi głubczyckiej. A jeśli chodzi o samego księdza Jerzego, którym poświęcona jest ta wystawa, bo wracamy do czasów, które były czasami trudnymi, ale i były czasami nadziei. Co zrobiliśmy z tym dziedzictwem, o które się upominał ksiądz Jerzy, bo jak czytamy tutaj na banerze, potrzeba nam odważnego upominania się dla narodu o prawo do Boga, do miłości, do wolności sumień, do kultury, do dziedzictwa rodzinnego. Właśnie nie można tworzyć dziejów bez dziejów, nie można zapominać o chrześcijańskiej drodze naszego narodu. Ten cytat wybraliśmy jesienią, kiedy obchodziliśmy 30. rocznicę śmierci księdza Jerzego. Wtedy biegliśmy do Opola, do Jemielnicy w takiej sztafecie, która miała uczcić tę okoliczność. Byliśmy także na Górze Świętej Anny przy pomniku księdza Jerzego, przy grobie księdza biskupa Antoniego Adamiuka. Postaci, przepraszam, przy pomniku papieża Jana Pawła II, postaci, które zarysowały się dość wyraziście w naszej kulturze i w naszym życiu duchowym, to potężne dla nas autorytety. Przypomnę, biskup Antoni Adamiuk był także już pasterzem środowiska Solidarności. Był tym biskupem, który stawał w obronie praw pracowników, ludzi pracy, robotników, ale nie tylko przecież. Jesteśmy dumni, że takiego kapłana w jakimś sensie zrodziła także ziemia głubczycka, choć wiemy, że urodził się koło Zbaraża w Maksymówce. Kiedy biegliśmy tam na kresy w rocznicę ludobójstwa na Wołyniu i na kresach wschodnich, to także o tym wszystkim myśleliśmy. Mówię o sobie jako o harcerzu, a także o człowieku związanym z grupą tworzącym od bardzo wielu lat grupę biegaczy głubczyckich. Zawsze ksiądz Jerzy był dla nas patronem. Wtedy, kiedy biegliśmy w 15. rocznicę jego śmierci, to właśnie drogą ostatniej jego ostatniego szlaku z Bydgoszczy do Włocławka przez Toruń. Wtedy, kiedy biegliśmy do Gdańska w rocznicę Solidarności, 25-lecie Solidarności, także zatrzymaliśmy się na tamie we Włocławku. Ksiądz Jerzy jest obecny w naszym życiu. Nie wiem, jak to jest w Głubczycach, nie wiem, jak jest w dekanacie głubczyckim, nie wiem, jak jest w Kościele Polskim. Może często słyszymy odwołania do nauki, do księdza Jerzego Popiełuszki, ale ja nie dostrzegam tego. Mój poprzednik ksiądz proboszcz często w mojej wiejskiej parafii często się modlił do błogosławionego księdza Jerzego. Nawet przed wyniesieniem go na ołtarze to była bardzo gorliwa modlitwa, która była dla nas przykładem właśnie takiego kapłańskiego autentyzmu, tej troski o to, by szło w parze to, co dotyczy Boga, co dotyczy ojczyzny, to, co dotyczy naszych postaw takich codziennych, zwykłych.
Poza tym tworzymy środowisko, które stara się dbać i troszczyć o przejrzystość życia społecznego, publiczne wyrażanie tego, czego nas uczył ksiądz Jerzy. Szkoda, że mediów głupczyckich, teraz zwracam się poprzez telewizję internetową, to jest jakaś nowość, nie będę wypominał mediom funkcjonującym od wielu lat na naszej ziemi głupczyckiej, tego, że jakoś dziwnie ich nie ma tam, gdzie obchodzimy co roku 10 kwietnia kolejną rocznicę tragedii smoleńskiej, tam gdzie właśnie organizujemy biegi okolicznościowe, gdzie organizujemy spotkania. Może to jest jakiś też wyraz tego, że żyjemy w pewnego rodzaju zniewoleniu, albo że brak nam po prostu takiego spojrzenia na to, co się dzieje w naszym środowisku, pełniejszego. A może jest to przypadek, że spotykamy się w miejscach jakoś ściśle określonych, schematycznie powtarzalnych, a nie tam, gdzie dokonują się rzeczy ciekawe, takie oddolne, może nie na wielką skalę, ale takim ludziom jak ja bardzo potrzebne i dlatego będę wrażycielem tych wszystkich, którzy łączą się ze mną w takim myśleniu. Spotykajmy się, pokazujmy, że jest nas wielu, którym nie obsesją sprawy obywatelskie. Ostatnie pytanie i króciutkie, bardzo króciutkie. Rozumiem, że 10 kwietnia spotykamy się na skwerku pod kościołem. Oczywiście spotykamy się na skwerku Armii Krajowej, jak co roku po mszy wieczornej, a już teraz zapraszamy na bieg wilczym tropem już w niedzielę 1 marca w kolejną rocznicę Narodowe Święto Żołnierzy Wyklętych Niezłomnych. To też jest nasza troska. Fajnie, dziękujemy bardzo. Zapraszamy. Druhu komendancie, mam jeszcze jedną prośbę. Czy możemy liczyć na co dwutygodniowy felieton do naszej telewizji? No, nie chciałbym się deklarować tak w ciemno, ale owszem, jeśli... Fajnie, dziękujemy bardzo.